Rozmawiamy teraz, ponieważ wychowuję 8-letniego syna i chciałabym się podzielić troszeczkę swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, jeśli można. Proszę bardzo. Jeśli chodzi, to tak zacznę. W zasadzie dzieci dzisiaj bombardowane są złymi symbolami, to o czym była mowa. Warto zwrócić, myślę, uwagę nawet na szczegóły, z którymi dzieci mają do czynienia na co dzień. Osobiście bardzo dużo rozmawiam z moim dzieckiem na temat dobra i zła, dobrych symboli, wzorców oraz złych. I zauważyłam, że mój 8-letni syn już potrafi odróżniać dobre zabawki od złych, te, które promują dobro i te, które są złe. I zaczął sam oceniać, którą bajkę warto oglądać, a z której zrezygnować. Ale zanim do tego doszło, siadałam razem z nim przed telewizorem i po prostu oglądałam, rozmawiając jednocześnie z nim na temat tych bajek, zwracając uwagę właśnie na zło i dobro. Która bajka, w której nie występują wampiry i cmentarze, tak jak to wielu naprawdę oglądaliśmy, tylko właśnie takie, które są na poziomie dla dziecka, które będą promować właśnie to dobro. Dzisiaj, zanim na przykład kupimy koszulkę, zeszyt szkolny czy plecak, zauważam, że mój syn od razu zwraca uwagę na to, że na niej widnieje bohater, na przykład pozytywny, dobry, taki wzór. I myślę, że jestem w tej chwili już na takim etapie, że dumna z tego, że potrafi to oceniać. Jeśli na przykład zauważa, że na koszulce widnieje bohater negatywny, to mówię od razu, mamo, nie kupujmy tej koszulki. I zauważam, przerażają moje dziecko na przykład lalki dla dziewczynek, które są takimi niemalże straszydłami, czaszki na tenisówkach szkolnych, bo obecnie na przykład takich nowości modnych jest coraz więcej. Ale to ważna, bardzo ważna jest rozmowa z dzieckiem, aby przygotować je do tego zderzenia się z codziennością, z rzeczywistością tą, w której należy dokonywać cały czas wyboru, każdego dnia, w każdej chwili. I myślę, że sukces jest wtedy, kiedy dziecko samo potrafi już ocenić sytuację i wybrać, zdecydować, że jednak to jest dobre. Nie będę już dalej, bo nie chcę zabierać czasu antenowego. Pozdrawiam serdecznie. I będę słuchać już na antenie. Bardzo Pani dziękujemy za to świadectwo. Takich opinii słyszę coraz więcej i bardzo mnie to cieszy, ponieważ wzrasta świadomość rodziców odnośnie tego, że nie zostawiamy dzieci samych przed telewizorem. Że może to jest wygodne, że włączymy dziecku telewizję i mamy trochę czasu dla siebie, ale potem no niestety trzeba zderzyć się z tym, że dziecko chłonie jak gąbka wszystko, nawet te największe ścieki. I później no, mamy bardzo poważny problem, aby wszystko poukładać na nowo. No, słyszę, że mamy no, kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo? Słuchamy Pana. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dzwonię ze Śląska, konkretnie z miasta Tychów i chciałbym się podzielić moimi doświadczeniami. Pana imię? Jarosław. Dziękuję. Jestem tatą 7-miesięcznego Michała Maksymiliana. Szczęśliwym małżonkiem od roku. Ale powiem, Pan Bóg mi dał pewną łaskę, gdyż od 2004 roku jestem pod opieką duchową, takim przewodnictwem duchowym pięknego kapłana Michała Łońskiego tu ze Śląska, który przez dekadę był diecezjalnym egzorcystą. Przez tą dekadę dane mi było no, zapoznać się z tą przeciwną stroną. Z konsekwencjami wchodzenia w te obszary, z nieszczęściem ludzi z tym związanych i łącznie z tym, co budzi takie niedowierzanie u wielu ludzi, że ten no już rozsławiony po całym świecie Harry Potter może być tak bardzo niebezpieczny dla duchowości, zwłaszcza dla tych najmłodszych. No i gdybym sam nie poznał osób, które rzeczywiście cierpią z tego powodu, no, byłbym też sceptykiem. Dlatego z małżonką dziękujemy za tą łaskę Panu Bogu, dlatego że wchodząc w małżeństwo obiecaliśmy sobie, że no będziemy bardzo daleko zdystansowani od tej w cudzysłowie kultury świata, z otwarciem jednak na te najlepsze wzorce, które jednak w naszej kulturze chrześcijańskiej, łacińskiej funkcjonują. No i mamy to świadectwo, że Michał rzeczywiście przepięknie rośnie. Widzimy, jak w kościele się już zachowuje. I tutaj wysuwamy taki wniosek, dlatego że żona ma bardzo dużo rodzeństwa, które ma już swoje dzieci. I tam dzieci są też dopuszczane do telefonów komórkowych.
no już w wieku kilku miesięcy, w zasadzie roku czasu, nie potrafią mówić, a bardzo precyzyjnie obsługują te urządzenia, oglądają jakieś bajki. No i później obserwujemy to, że te dzieci są po prostu, mówiąc, no bardzo nadpobudliwe, no. To niby się wiąże z tą osłabioną pseudochorobą ADHD, no ciężko rodzicom później się w tym wszystkim rozeznać, no dlaczego ich dziecko jest takie właśnie nieposłuszne, dlaczego nie jest w stanie no, skoncentrować się na tych pięknych dobrych radach rodziców, które rodzice są w stanie jednak dzieciom przekazywać. Dziękuję od razu księdzu Kostrzewie za tą jego posługę, tą misję. Jesteśmy głodni dalszych jego działań. Wnikliwie to obserwujemy. Widzimy, jak po prostu walczy rzeczywiście no, z tą przeciwną stroną, która próbuje go zagłuszyć, ośmieszyć. Ale jednak to jest pierwsza linia frontu, dlatego że no, ci najmłodsi, no, oni są niewinni tego, czym my ich karmimy od strony duchowej, kultury, wychowania, więc jest szczególna odpowiedzialność. Więc tym bardzo dziękuję, rozłączam się, dobranoc. Bardzo dziękuję za te bardzo dobre, piękne świadectwo, no i też proszę o modlitwę, ale chciałbym też krótko skomentować to, co Pan mówi. No jest tutaj bardzo poważny problem z tymi telefonami komórkowymi, zwłaszcza proszę zwrócić uwagę na komunikat, który najczęściej pada dzisiaj w szkołach wobec dzieci. Schowaj ten telefon, przestań bawić się tym telefonem. Dzieciaki po prostu są od tej zabawki, w cudzysłowie, uzależnione. Wielu rodziców daje to dzieciom, bo dzieciaki się tego domagają, bo rodzice boją się, że ich dziecko będzie napiętnowane, bo nie ma telefonu, co więcej, bo nie ma modnego telefonu. Tylko zapominamy, że to nie jest taka prymitywna zabawka, ale przez ten telefon można nie tylko dzwonić, ale i mieć dostęp do internetu, przesyłać pliki, oglądać wideo, zdjęcia, wszystko. I dzieciaki z tego korzystają. Pamiętam sprzed 8 lat taką historię jednej ze szkół podstawowych, gdzie dzieciak biegał po szkole z telefonem komórkowym i pokazywał innym dzieciom. A ten chłopak nie wiem, ile mógł mieć lat. Może trzecia klasa, może druga. Zdjęcia jakiejś rozebranej kobiety i krzyczał, goła baba, goła baba. Podleciał do nauczycielki, pokazał i pobiegł dalej, zupełnie nawet przez nią, nieukomiany ani nic. Tak więc różnego rodzaju treści dzieci przekazują sobie w szkołach przez telefon komórkowy i proszę na to uważać, bo różnego rodzaju zło wchodzi później w to życie i dzieciaki sobie z tym po prostu poradzić nie mogą. Słuchamy Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Z tej strony kłania się Beata. Witamy. Chciałam powiedzieć, że o takim przykładzie z życia wziętym, że parę lat temu z mężem posłaliśmy naszego syna do przedszkola katolickiego, gdzie siostry tam dzieci uczą. I powiem, że no, spotkałam się tak naprawdę no, z przykrą historią, bo siostrze raz kiedyś powiedziałam, że należałoby zwrócić rodzicom uwagę i też no, tak naprawdę powiedzieć im o stronach płynących, o zagrożeniach płynących ze złych symboli, bardziej okultystycznych, które no, dzieci noszą na koszulkach, nie tylko na zabawkach. I siostra do mnie wtedy odpowiedziała, że to nic takiego, że to trzeba wierzyć. I powiem szczerze, po ludzku, no, zabolało mnie to bardzo i tak mówię, Panie Boże, no, ale no, ja przysłałam tu syna, mówię, do przedszkola katolickiego i myślałam, mówię, że tu będzie miał mocny fundament, że Ty mu dasz tą miłość, której tak naprawdę no, świat dzisiejszy nie oferuje, który jest naszplikowany no, takimi złymi relacjami, niszczącymi przede wszystkim dzieci, które no, są bezbronne wobec tego. I tak, no nie miałam wtedy jeszcze takiej siły żeby, i odwagi, żeby tak naprawdę zwrócić odwagę, bo mówię, no kim ja jestem, że siostra zakonna, że głowa kościoła, to nie będę jej zwracać uwagi. Ale tak naprawdę no, Pan Bóg mi pokazał, że te rekolekcje, w których uczestniczyłam po 2 miesiącach od tego zdarzenia, od tej rozmowy z siostrą, gdzie wspomnę rekolekcja ojca Witka, gdzie padło takie zdanie znamienne,
podsumowujący tak naprawdę no, całą tę audycję, że padły takie zdanie, że szatan nie szanuje naszej nieświadomości. Jeżeli nosimy okultystyczne symbole, złe, otaczamy się złymi przedmiotami, nie chrześcijańskimi, to jest to zaproszenie do złych duchów. Czyli tak naprawdę, jeżeli nasze dzieci są owieszone symboliką, która nie odnosi się do chrześcijaństwa, odnosi się niestety do naszych nieprzyjaciół, no to zapraszamy złe duchy do życia naszych dzieci. I to się wyjawia no, w różnych sposobów, że dzieci są agresywne, biją się i czasami nawet rodzice nie mogą wyjaśnić, dlaczego tak jest, a nie inaczej. A tak naprawdę no, to ma to wielkie podłoże no, duchowe. Tak jest, pani Beato. No niestety, tak. No, trzeba powiedzieć, tak bardzo otwarcie, szczerze, że no nie wszyscy ci, którzy zajmują się dziećmi, pracują z dziećmi, mają odpowiednią wiedzę i formację duchową, bo to jest sprawa formacji duchowej i bardzo przykre to jest, jeżeli to dotyczy osób duchownych, czy to kapłanów, czy sióstr zakonnych. I często oni odwołują się do nauki, mówiąc, że no to, co my mówimy, to, co pani na przykład teraz powiedziała, że to nijak ma się do tego, co twierdzi nauka. No, no pytanie, co by na to powiedział Pan Jezus, a poza tym po owocach ich poznacie. Tak jest, jak pani powiedziała, że niejednokrotnie właśnie te dzieci sprawiają największe problemy wychowawcze w szkołach czy w przedszkolach, które obwieszone są różnego rodzaju amuletami, talizmanami, albo mają różnego rodzaju symbolikę okultystyczną na swoich ubrankach. Ja przynajmniej staram się o tym mówić rodzicom. Proszę pani, niech pani zadba, żeby dziecko tego nie nosiło, bo sprawia bardzo konkretne problemy. Są tacy rodzice, którzy podziękują, zastosują się do tego i mówią, że proszę księdza, tak, był to jakiś problem, ale są też tacy, mówią, no tak, ksiądz wszędzie diabła widzi, już dziecko już zabrania nosić tych koszulek, prawda, no zupełnie bagatelizując problem. Tak, tatuaże i tak dalej. Słuchamy Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Z tej strony Honorata z Katowic. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Księdza Sławka szczególnie. Ja chciałam powiedzieć, no to co pani wcześniej powiedziała, no też miałam doświadczenie, że katechetka w szkole no to jakby ośmieszyła moje dziecko, które tam zabrało głos na temat Harry'ego Pottera, bo sama przyznała, że to nic takiego, bo ona też to czyta, no i w sumie wyszło bardzo nieprzyjemnie. Ostatnio nawet gość niedzielny z ostatniego tygodnia sierpnia również wydał opinię nie taką, nie taką jakby, jak powinno pismo katolickie, że tak powiem, wydać moim zdaniem na temat Harry'ego Pottera, ale mniejsza o to. No bo to wiadomo, wszędzie pracują ludzie, tylko ludzie. I ten, jakiś czas temu kupiłam moim dzieciom, bo mój najmłodszy synek szedł w czystej komunii, książeczkę Mali przyjaciele Jezusa Eucharystycznego. No świetne opowiadania i polecam rodzicom mniejszych dzieci, większych dzieci, bo to jest tak w przystępny sposób opisane żywoty właśnie takich małych świętych. My dorośli też możemy się nieraz zawstydzić postawą autentycznych osób, pozytywnych, no najbardziej pozytywnych, już nie ma bardziej pozytywnych. Bo jest i mały Dominik Savio i jeszcze mała Tereska, jeszcze parę innych takich świętych, o których nawet może mało słyszeliśmy. No i jeszcze chciałam powiedzieć, że udało mi się zakupić tą książeczkę, do której ksiądz Sławek się przyczynił. Żeby nie odebrać dzieciom niewinności. Zakupiłam ich kilkanaście, niektóre rozdałam, niektóre wypożyczam rodzicom, żeby się zapoznali, żeby po prostu uświadomić, pokazać, no bo podsyłam ludziom linki czasami właśnie z prezentacją, którą ksiądz Sławek prowadzi, no ale nie każdy ogląda ten teren, nie każdy w tym siedzi, nie każdy w ogóle ma chęć do tego zaglądać, ale jak kogoś czasami muszę przymusić, tak trochę docisnąć, że tak powiem, pokazać, przewertować, mówi, zobacz, nie dowierza. Czasami ktoś w ogóle nie, w głowie mu się nie mieści, że takie rzeczy są na świecie, że to może, że są takie zagrożenia. Wtedy mówię, zobacz, no nie odwracaj wzroku, obejrzyj, przeczytaj, zajrzyj, zainteresuj się. Także postawy rodziców są różne, ale warto właśnie z rodzicami rozmawiać, nawet tymi, których dzieci już wyrosły.
bo gdzieś w rodzinie zawsze są jakieś maluchy. Tak jest, pani honorato. Bardzo dziękujemy. No tak jest, kropla drąży skałę i jeżeli najpierw któryś z rodziców odrzuci to, co mu powiemy, no to jednak będzie nad tym myślał, zastanowi się, może bardziej uważnie będzie przyglądał się na zachowanie dziecka i może coś się zmieni. Przy okazji małe sprostowanie no, odnośnie tej książeczki. Ja jeszcze żadnej nie wydałem, a ta została przez kogoś opracowana, wydana na podstawie tego, co ja mówię, ale no, ja akurat z nią mam niewiele wspólnego, poza tym, że są tam treści, które przekazuję. Słuchamy Radio Maryja. Nie będzie pochwalony Ty Chrystus. Na wieki wieków, amen. Mówi Edyta z Warszawy. Witamy Panią. Ja chciałam dać takie świadectwo, jednocześnie może taką podpowiedź. Tutaj takie głosy słyszę, że katecheci nie są świadomi, że siostry zakonne nie są świadomi. Właśnie w Warszawie, w naszym przedszkolu, są bardzo często organizowane katolickim przedszkolu, są organizowane właśnie takie spotkania z osobami, które mają wiedzę na ten temat i myślę, że te osoby, które dzwoniły wcześniej i mówią, że katecheci nie są świadomi, że siostry nie są świadome tych zagrożeń, może warto by było zaproponować takie spotkania z rodzicami, właśnie z wychowawcami, z nauczycielami, właśnie osoby, które wiedzą, które się znają, żeby przedstawić te zagrożenia w sposób merytoryczny, pokazać przykłady. I myślę, że ta wiedza się bardzo podniesie i u nas to w naszym przedszkolu jest robione dosyć często, wychowawcy zwracają na to uwagę i problem się przestał pojawiać. Koszulki pojawiły się takie dziecinne z bohaterami bajek, które są dostosowane dla dzieci. I rodzice są bardzo otwarci na różne sugestie i uwagi, na spokojne rozmowy wychowawców. I myślę, że trzeba po prostu nie zamykać się na to, że nie zrażać się tym, że ktoś nie zareagował. Po prostu trzeba jeszcze raz pójść, porozmawiać. Może ten drugi raz ta osoba, czy ta siostra, czy ta katechetka zastanowi się i pójść z konkretną propozycją. Może zorganizujemy spotkanie taką osobą, z taką, zaprosimy kogoś takiego czy takiego, żeby konkretnie to wyjaśnić, bo myślę, że najważniejsze to, żeby coś zacząć robić z tym, nie trzymać tego, że nie udało mi się, tylko próbować jeszcze raz. I myślę, że takie spotkanie nie tylko jeden raz powinno być, ale przypominane nawet co roku. Bo przecież co roku do przedszkola, do szkół przychodzą nowi rodzice, do pierwszych klas, do trzylatków przychodzą dzieci, przychodzą rodzice z tymi dziećmi, którzy naprawdę nie wiedzą. I też najważniejsze jest to, żeby wychowawcy mieli tą odwagę rozmawiać na ten temat, wystawiać konkretną literaturę, gdzie o tym piszą, dostawiać informacje w szatniach, czy też w salach dla rodziców, w takich kącikach dla rodziców, żeby mogli po prostu to przeczytać. Być może niektórzy odłożą, ale po jakimś momencie może do tego wrócą. Także jeszcze raz zachęcam, żeby się nie zrażać do tych wszystkich, którzy dzwonią, że siostry nie są otwarte, że katecheci nie są otwarci. Proszę, naprawdę, jeszcze raz i życzę dużo sukcesów, a księdza bardzo pozdrawiam, bo był w naszym przedszkolu na spotkaniu. Rodzice nasi byli bardzo wdzięczni, bardzo dziękujemy księdzu za to spotkanie i dziękuję. Bóg zapłać, bardzo serdecznie dziękujemy. No, bardzo jestem wdzięczny za ten głos i szczególnie za tę radę, żeby się nie zrażać, bo jest prawdą, że niejednokrotnie dzwonią do mnie różni ludzie i mówią, proszę księdza, jak dobrze byłoby, żeby ktoś przyjechał do nas i o tym opowiedział, o tych różnych sprawach, jak dobrze i mądrze wychowywać dzieci, jak chronić przed różnego rodzaju złymi wpływami, które wiążą się z bajkami, książkami i tak dalej, ale jest jakaś przeszkoda w dyrektorze, w paniach, katechetkach czy opiekunkach i tak dalej. Ja daję też taką radę, przemodlić po pierwsze, żeby tutaj Pan Bóg zadziałał, żeby za Waszą prośbą szła Boża łaska. To jest pierwsza rzecz, a po drugie nie działać w pojedynkę, działać w grupie. Jeżeli kilkoro rodziców będzie prosiło i rozmawiało z dyrekcją, mają większe szanse niż pojedynczy rodzic, któremu sprzeciwi się pięciu innych i powie, że no, ta pani jakaś oszołomka, prawda, no, wszędzie widzi diabła, czy coś tam. A więc działać w grupie. Dziękuję bardzo.
Słuchamy Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Pozdrawiam wszystkich w studio. Przy telefonie Stanisława z diecezji częstochowskiej. Jestem babcią 9-letniej Ewy i 6-letniego Antosia. I staram się właśnie, rodzice też widzę, że i dzieci się modlą, kupować dzieciom takie odpowiednie książki, ale moje pytanie jest takie. Dzieci nie grają w Pokemony, ale są bardzo zainteresowane. Dowiadują się na ten temat, bo to wnuczka chodzi do szkoły, wnuczek do przedszkola. Chciałabym usłyszeć opinię. To prawda, dwa artykuły w naszym dzienniku już czytałam. Opinię naszego gościa na ten temat. Dziękuję, przechodzę na odbiór. Dziękujemy pani Stanisławu. Mam nadzieję, że pani pyta o tą grę, która teraz funkcjonuje w połączeniu z telefonami komórkowymi Pokémon Go. No, tak jak już pani powiedziała na ten temat, sporo pojawiło się różnych treści, ostrzeżeń. Ja osobiście zauważam takie niebezpieczeństwo, że jest to rodzaj gry, która łączy świat wirtualny ze światem rzeczywistym. Dziecko, trzymając w ręku telefon, gdzieś tam biegnie i łapie Pokemony. Bardzo niebezpieczna rzecz, bo dziecko nie potrafi skupić swojej uwagi na kilku rzeczach naraz, tylko ono koncentruje się na czymś jednym. I w takim momencie, jeżeli to dziecko gdzieś tam idzie, biegnie ulicą, czy jedzie na rowerku i goni jakiegoś Pokemona, no to wiadomo, że wypadek gwarantowany wcześniej czy później stanie mu się jakieś nieszczęście. Już ponoć dochodziło do jakichś wypadków śmiertelnych, bo ktoś tam gonił jakiegoś Pokemona i wpadł pod samochód. No myślę, że nikt rozsądny nie chciałby, żeby jego dziecko właśnie w taki sposób skończyło. No kolejna sprawa, no, którą bym chciał tutaj zauważyć w związku z tą grą, no jest taka, ta nazwa Pokemonster, prawda? Pokemon, kieszonkowy monster, czyli diabeł, bo tak to można tłumaczyć. Wracamy do naszego pytania. Czy Panu Jezusowi by się to podobało? Czy Pan Jezus akceptuje taką nazwę, jakiś kieszonkowy diabeł, co, że ja trzymam diabełka w kieszeni? Czy to jest to, co dziecko ma trzymać w kieszeni? No chyba nie. A więc nawet na poziomie tej nazwy odrzucamy tę zabawę. Ale pierwszy argument, bardzo niebezpieczne połączenie, dawać dziecku do ręki zabawkę, przez którą może zrobić sobie krzywdę. Dajemy dziecku medalik, krzyżyk, prawda, żeby nosiło. Żeby nie wpadło pod samochód, a nie telefon, z którym biegnąc przez ulicę za Pokemonem wpada niestety gdzieś tam. Tak, słuchamy Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Moje imię Ania, to nie jest tylko polski. Bardzo serdecznie pozdrawiam księdza i pana prowadzącego. Ja chciałam się podzielić, a zarazem zadać pytanie. Chciałam się podzielić tym, że kiedyś spotkałam właśnie młodą osobę, która miała, właśnie to kupiła moją koszulkę w jednym z sklepów. Na tej koszulce był pentagram satanistyczny i zapytałam się, czy wie, co to znaczy. Osoba ta młoda nie wiedziała, no ale już koszulki tak wstyd jej było oddać, w związku z tym poszłam i oddałam tą koszulkę, pieniądze zostały zwrócone. Zapytałam się również sprzedawcy, czy on wie, co oni sprzedają tak naprawdę i że sprzedając tego typu koszulki, to prawda, on jest tylko pracownikiem i wykonuje pracę. No, ale też może jakąś taką świadomość powinien mieć, że tak naprawdę no, rozpowszechniają zło. No i właśnie, że tego typu koszulki sprzedawali. Natomiast też w rodzinie mam młodą osobę, która nosi bluzę akurat z napisem Lucky Dice i chciałam się właśnie o to zapytać, ponieważ wydaje mi się, że to też nie należy do rzeczy, które jakby tutaj wnoszą coś dobrego. Nie wiem, czy tutaj w tym też nie ma takiej jakby reklamy podprogowej, ponieważ no nie wiem, czy ksiądz widział może właśnie tego typu emblemat, ale na bluzie zwykle wygląda to w ten sposób, że jest nazwa i przy tym jest kość taka jakby do grania.
Mi osobiście to kojarzy się z kościami, no kości przedstawiają taki symbol śmierci. No a również może być w języku angielskim, nie wiem, może to też brzmić jako homofon, czyli szczęśliwa śmierć, ale nie wiem, mogę się mylić i w związku z tym, żeby również móc rozmawiać na argumenty z młodą osobą, ja to chciałabym zapytać się, czy mógłby ksiądz tutaj w tej kwestii coś powiedzieć. Ja już przechodzę na odbiór serdecznie, przepraszam, z pana Kasia. Cześć, proszę. Jeżeli chodzi o ten napis, to nie chodzi o śmierć, tylko tak jak się pisze po polsku, dice, tak? I to jest kostka tłumaczona, prawda? Szczęśliwa kostka. I tam rzeczywiście są te dwie kostki. No. Jeżeli ktoś widzi w tym jakieś niebezpieczeństwo, no to może na takiej zasadzie, że może zachęta do jakichś gier hazardowych, prawda? Że teraz nasz los zależy od kości, prawda? Że rzucamy te kości, że może życie jest właśnie taką jednym wielkim skupiskiem losu, który raz nam sprzyja, bądź też nie sprzyja. No, jeżeli już poruszyłem ten wątek fascynacji grami hazardowymi, to od razu ten wątek chciałbym pociągnąć. Tych gier jest coraz więcej. Gry na pieniądze. Te sprawy pojawiały się już bardzo dawno temu i ludzie tracili całe majątki. Jeżeli dzieci zostają dzisiaj wciągane w gry hazardowe, choćby nawet na jakieś drobne kwoty, może się to skończyć jednym z najpotężniejszych uzależnień, jakie tylko może się pojawić w życiu człowieka. Uzależnienie od hazardu to jest jedno z najbardziej trudnych do przezwyciężenia uzależnień i absolutnie trzeba reagować, jeżeli dziecko wchodzi w tego rodzaju gry czy zabawę. Pani Katarzyna na Facebooku pyta i prosi o wyjaśnienie, co złego jest w jednorożcu, bo jest wiele bajek, zabawek właśnie z jednorożcem. No można by tutaj wejść w ogóle w całą symbolikę, która na ten temat by mogła wiele nam opowiedzieć i z jednej strony no, był to gdzieś tam symbol męstwa, ale też zwróćmy uwagę jakieś siły. Niestety ten symbol został dzisiaj przechwycony przez środowiska genderowe, szczególnie te, za którymi stoją homoseksualiści. Oni często się posługują tym jednorożcem, prawda, na koszulkach, różnego rodzaju emblematach, więc no, tutaj jest moja odpowiedź. Dlatego unikałbym tego rodzaju zabawek, bo one wprowadzają w te środowiska genderowe. Homoseksualne konkretnie. Znaczy jak... te, które są za tak zwaną wolną miłością. Pani Magdalena pyta, jak wytłumaczyć dziecku, które oglądało jakąś bajkę, a teraz mama widzi, że to jest zła bajka, no a dziecko się pyta, czemu teraz jest zła. Niestety to są takie konsekwencje, jak się raz dziecku coś dało, prawda, jak się raz dziecko kupiło chipsy, dziecko wcina chipsy, a później nagle się dowiaduje, że one szkodzą i dziecko będzie ciągnęło do tych chipsów. I tak jak z jedzeniem tłumaczymy dziecku, że tam są pewne szkodliwe substancje, które spowodują, że dziecko będzie chorować, to dokładnie na takiej samej zasadzie trzeba przeanalizować tą bajkę czy książkę razem z dzieckiem, powiedzieć konkretnie, co tam takiego jest niedobrego, na przykład przemoc, czy jakieś elementy śmierci i powiedzieć, co się stanie w przyszłości, jeżeli dziecko nadal będzie się karmiło tego rodzaju treściami, że może no, samo stać się kimś takim bardzo złym, nieprzyjaznym, że będzie w nim wzrastała agresja, a nie to dobro, którego pragnie w nas Pan Bóg. To przy starszych dzieciach, ale czterolatkowi to nie wiem, czy się to tak wytłumaczyć, czy można po prostu znaleźć inną bajkę, która będzie pozbawiona tych złych treści i zaproponować, a teraz będziemy oglądali to. Może też tak być, ale niektórzy rodzice mówią, że wbrew pozorom dzieciom naprawdę da się dużo wytłumaczyć, prawda? I to właśnie jest ta metoda, o której mówiliśmy na początku. No, Panu Jezusowi by się ta zabawka nie spodobała, bo popatrz na przykład na te kolory, że jak jest kolor tej zabawki, taki jakiś ciemny, siny, czy to jest radosny kolor, jakie są radosne kolory, różowy, żółty, no tutaj tego nie ma, prawda? Czy ta lalka, zabawka uśmiecha się, czy jest smutna? Jest smutna, a czy smutek jest czymś dobrym, czy czymś złym? W taki sposób małymi kruczkami pokazywać dziecku, czy ta zabawka jest warta uwagi, czy też nie. Jeżeli jakieś prawdy przekazujemy dzieciom, chcemy, żeby do nich trafiły, no to nie z odległości paru metrów, nie z krzykiem, tylko na kolanka przytulić, pocałować i z miłością to przekazać. Wtedy dziecko zupełnie inaczej to odbiera. A dlaczego, mamo? Bo cię kocham. Piękna odpowiedź.
ojca z doświadczenia i dziadka chyba też. Tak. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo, szczęść Boże. Szczęść Boże, kogo witam i skąd? Mówi Andrzej z drugiej strony ziemi, z Vancouver. Dziękuję za audycję, bo jest bardzo wartościowa i chciałem tak jeszcze tylko troszkę dopowiedzieć, bo słuchałem poprzednich telefonów, a mogę powiedzieć, że mam trochę doświadczenia, bo jestem ojcem 6 dzieci, więc no i to, co w Polsce ma miejsce, a w zachodnich krajach już od kilku dziesięcioleci, to jest właśnie ten, no mówiąc tak na skróty, okultyzm, który już wlazł właśnie do przedszkola nawet. Także, że wszystkie te emblematy okultystyczne, no takim argumentem oczywiście, że trudno by było tak dzieciakowi zabronić w jednej chwili, bo inni noszą, one są w szkole, w przedszkolu i mogą się tak zbuntować i na przekrót będą nam robić i będą właśnie protestować, ale tłumaczyć na argumenty takie, jakieś tam czaszki trupie i kości, a szczególnie teraz z tym świętem Halloween, który to wszystko wywrócone do góry nogami, to po prostu pokazać dzieciom, czy już może starszej młodzieży, filmy z II wojny światowej. No co nosili ci szanowni SS-mani, jakie symbole na swoich czapkach? Trupia czaszka i dwie kości. No to jest właśnie ta cywilizacja śmierci, o której mówił przez 26 lat pontyfikatu Jan Paweł II Święty. Także takimi argumentami pokażemy od dzieci po młodzież, nawet dorosłym, rodzicom, że to, a przecież ja mieszkałem ponad 20 lat w kraju zachodnim, widzę to na co dzień, no dorośli ludzie na co dzień noszą właśnie takie emblematy. Młodzież, trupie czachy na czapkach, na kości. No i czasem tak właśnie zagadnę. Ja mówię, no to jest właśnie symbol nazistowski, który pozbawił życia właśnie w czasie II wojny światowej ten system 50 milionów istnień ludzkich. Więc tak można na takie argumenty no troszkę ludziom pokazać, skąd to się wzięło i no, to jest rodem właśnie z piekła. No, rodem z piekła. Nosić emblematy śmierci i no a obowiązkiem rodziców jest właśnie strzec dzieci i chronić je przed tym, a już nie mówiąc o tych grach komputerowych, trójwymiarowych, gdzie właśnie to jest tak pokazane w trójwymiarze wirtualnie, że no aż strach. Dziękuję serdecznie za audycję. Mam nadzieję, że wielu rodziców z niej skorzysta i można sobie odsłuchać w archiwum w internecie. Pozdrawiam wszystkich w studio i szczęść Boże. Szczęść Boże, panie Andrzej. No bardzo, bardzo dziękuję za to świadectwo. No tak, korzyść podwójna. Z jednej strony wzrasta świadomość dzieci, a przy okazji poznają trochę historii, której być może w szkołach już się nie uczą. Ale to jest prawda. Był taki film niedawno, widziałem, Trzecia Rzesza, a okultyzm, na podstawie którego dowodzono, że Hitler, naziści fascynowali się okultyzmem, że Hitler ponoć nie podejmował żadnej decyzji, zanim się nie konsultował z jakimiś okultystami. No, czy to prawda, czy nieprawda? Wiele wskazuje, że jednak tak. I do czego prowadzą tego rodzaju konszachty z siłami zła, ale też może bliżej nas. Wspominał pan choćby o tych grach komputerowych. Jakiś czas temu w Radomiu doszło do bardzo dramatycznego wydarzenia, mianowicie pewien nastolatek zaatakował 15-letnią dziewczynę. Prawdopodobnie chciał ją po prostu zabić. Nie udało mu się dzięki interwencji ludzi, którzy byli w pobliżu, ale dziewczyna do dziś nie odzyskała pełnej sprawności. I jeden z policjantów, który rozmawiał z tym młodym człowiekiem, powiedział, że rozmawiał z nim krótko po tym wydarzeniu i był przerażony. Był przerażony jego myślami, tak jak powiedział. Chłopak opowiadał o swoich przygodach z grami komputerowymi i mówił, że to była bezpośrednia inspiracja. I tutaj cytat, co powiedział ten policjant. Chłopak przestał jeść, nie mógł spać. Emocje w grze przestały mu wystarczyć. Potrzebował coraz większej dawki adrenaliny, aż zaatakował koleżankę. No i proszę zwrócić uwagę, że zabawa przed komputerem,
pewnym momencie przestaje wystarczać i zaczyna się krzywdzenie drugiego człowieka, zadawanie mu cierpienia w real i niestety za tym idą ofiary. Uzależnienie, tak jak przy narkotykach, trzeba sięgać po coraz to mocniejsze, bo już te dotychczasowe czy dawki już nie dają tego efektu w mózgu i dlatego muszą być coraz silniejsze bodźce. I tutaj to dokładnie to samo. Już nie wystarczy wirtualnie zabijać, tylko trzeba w realu zabijać. I często ci ludzie nie czują jakiegoś problemu, oni nie czują wyrzutów sumienia. O tym mówią bardzo normalnie. Traktują to jako przedłużenie gry komputerowej. To jest największe nieszczęście. Słuchamy Radio Maria. Witam, szczęść Boże. Szczęść Boże. Dziękuję serdecznie. A kogo witamy? Za ten Bogumił. Dziękuję Panu Bogu za podjęcie tej audycji, która na pewno jest dopiero początkiem. Otóż co chciałabym jeszcze poruszyć? Mogę tak powiedzieć, jakim prawem do szkół wchodzi karate? W egzorcyście kiedyś był wyjaśniony ten temat. Bardzo trudno przekonać jest nawet i kapłanów do tego, że to jest furtka po prostu dla złego ducha. I bardzo bym prosiła też, żeby ksiądz może rozbudował ten temat. Poza tym też widzę ubiory, jak wyglądają ubiory dzieci, które chodzą do szkoły. Ja dzisiaj miałam same takie świadectwo, doświadczenie, kiedy rozmawiałam z dziewczynkami, dowiedziałam się, że jest to 5. klasa i wyjaśniałam im, że krótkie spodenki do szkoły to się nie godzi. I bardzo dużo argumentów używałam. Jedna dziewczynka słuchała, przysłuchiwała się temu, ta druga była bardziej taka odważna, bardzo kulturalnie też się zachowywała, ale żaden argument nie docierał do niej i po prostu stwierdziłam, że nie ma pojęcia grzechu. I też umiejętnie to tłumaczyłam ją, że nie ma świadomości, ale po prostu nie dała się przekonać, bo powiedziała, że ona tak będzie chodziła ubrana, bo ona nie tak wygodnie. I nie będzie chodziła w spódniczce. Więc tłumaczę, że byłam przykłady tam jakieś dawniejsze, że fartuszki były, że to był inny ubiór skromny. Poruszyłam 5. przykazanie bardzo umiejętnie. Absolutnie nie przekonywało je to. Oddaliły się ode mnie, jeszcze daleko krzyczały mnie. Pani sobie mówi to swoim dzieciom, a nie mnie poucza. Z takim rozstałyśmy się w taki sposób rozmowy. No powierzyłam ją Matce Bożej, modliłam się za nią, ale wydaje mi się, że właśnie szkoda, że szkoły nie zaczęły tego rozpoczęcia szkoły od właśnie sprawy ubioru, bo to jest bardzo rażące, bardzo nieskromne chodzenie tych dzieci, tej młodzieży właśnie w krótkich spodenkach do szkoły. To jest to karate. I też tą Monster High też tłumaczyłam osobom. Bardzo trudno jest pojąć ludziom, że o tych zagrożeniach duchowych w ogóle tego nie pojmują, jak to się może stać. I tak krótki odcinek drogi, kiedy szłam z mamą i moje dzieci obok, powiedziałam, czy pani chociaż trochę wierzy w Boga, czy pani chodzi do kościoła? No tak. To co mogę pani przekonać, że to jest złe? Powiedziałam, że po prostu albo w życiu jest błogosławieństwo, albo przekleństwo. I dotknęło ją to i powiedziała jeszcze do dzieci, wy słyszycie, co ta pani mówi. Więc jest to bardzo potrzebny temat, aby to rozwijać, aby jakoś zahamować to, Modlę się też za te dzieci, bo Matka Boża właśnie prosi, aby modlić się za dzieci, za rodziców. I to ten pomysł zapraszania do szkół osób i rozwijanie tego tematu, uświadamianie, to jest dość wspaniałego. Bo jednak i kapłani, i siostry, nie wszyscy rozumieją to. To kłanianie się, kiedyś właśnie w tym piśmie egzorcysta pisał sam,
kapłan, że myślał, że dzieci poprzez karate przyciągnie do wiary, do kościoła, do Boga. Nie zorientował się, w czym jest rzecz. Sam 10 lat pisze o sobie, że to już uprawiał. Dziecko mówi, że ono musi pas i następnie otrzymać. I to wciąga po prostu. A to kłanianie się, komu się kłaniamy? Kłaniamy się bożkom po prostu, a nie sobie, bo to jest, no to jest tylko początek. Także serdecznie dziękuję, jak mogę, to też śniadania, ale myślę, ten pomysł z wchodzeniem do szkół jest wspaniałą rzeczą, żeby uświadamiać, jakie to są zagrożenia, jakie to jest niebezpieczeństwo w przyszłości, zbawienia naszych dzieci. Bóg zapłać. Bóg zapłać, Pani Bogomiła, dziękujemy. Tak, myślę, że te wizyty w szkołach są bardzo ważne, ale nie tylko po to, żeby pokazywać to zło, bo to jest, to widzimy, ale przede wszystkim pokazywać wartość wychowywania dzieci dla Pana Jezusa, dla Boga, w jedności z Panem Bogiem, żeby uczyć rodziców, że nie ma dzisiaj innej alternatywy, jak trwać w jedności z Bogiem, szczególnie przez częste przystępowanie do sakramentów, spowiedź świętą, która kształtuje nasze sumienie, oczyszcza je i powoduje, że więcej widzimy i potrafimy zawczasu zauważyć, co będzie służyło dobru naszemu małżeństwa i dobru dzieci, co będzie nas przybliżało do zbawienia. A więc mówiąc o tym, co jest zagrożeniem, bo to jest ważne, równocześnie pokazywać wartość wychowywania razem z Panem Bogiem. Co do tego karate, no oczywiście można by też na ten temat bardzo wiele mówić. Najwięcej to chyba powiedział ksiądz egzorcysta Michał Olszewski, który sam przecież przeszedł jakieś tam stopnie i mówi, że to jest wielkie zło, że nie wolno w to wchodzić. No i też dowodzi, że zwróćmy uwagę na to, jak bardzo to jest zakorzenione jednak w tych religiach Dalekiego Wschodu, że tego rodzaju sztuk uczono w klasztorach. A więc była tam jakaś duchowość, duchowość, która nie miała nic wspólnego z chrześcijaństwem, że tam każdy ruch, pozycja, to są pewne znaki, tak jak w chrześcijaństwie znakiem są złożone ręce, tam jakieś ustawienie jest przywołaniem jakiegoś demona, który ma we mnie wejść, odebrać siły przeciwnikowi, a dać mi... Tak, bo mówimy o klasztorach niechrześcijańskich. Tak jest. I dlatego no, to wszystko gdzieś tam powoli zaczyna przenikać do naszej kultury. Oczywiście o tych korzeniach się nie mówi, tylko sprowadza się to wszystko do poziomu, że to są tylko ćwiczenia. No nie są to tylko ćwiczenia, jak ksiądz Olszewski o tym dużo mówi. No co do tych ubiorów dzieci bardzo nieskromnych, no jest to bardzo konkretny owoc tej kultury rozseksualizowanej, która epatuje erotyką, niestety po oczach dzieci. Ciekaw jestem, czy ktokolwiek z rodziców spróbował zareagować na różnego rodzaju reklamy, billboardy, no gdzie wiemy, co jest, prawda? Gdzie na przykład promuje się bieliznę, ale właśnie w taki sposób, że no, to bardzo mocno działa na podświadomość, na wzrok, ale także na te młode dziewczynki, które widząc to, no, kreują w sobie jakiś wzorzec. Ja tak muszę wyglądać, ja muszę mieć taką figurę. To nie tylko kwestia reklam, ale i teledysków, różnego rodzaju filmów, także zabawek typu Barbie, czy też ten Monster High, gdzie te wszystkie postaci mają krótkie spódniczki, wyzywające makijaże. Jakie to jest niebezpieczeństwo? No, poza tym, że zabita została w tych dziewczynkach skromność, to jednak taki, że one uważają, że najważniejszy jest wygląd, że nie istotne jest to, co masz w głowie, co sobą reprezentujesz, twój system wierzeń, wartości, ale jak wyglądasz. I to ma decydować o poczuciu wartości tej dziewczynki. A więc nie chcą się uczyć, bo uważają, że więcej czasu warto poświęcić przed lustrem, aby seksownie wyglądać, niż poświęcić czas na naukę. Więc na wielu poziomach uważam, że jest to jakieś ogromne niebezpieczeństwo, ale smutny owoc tego, co się dzieje. Zauważam, dzisiaj kultura mocno uderza w dziewczęta, w młode dziewczęta. Dlaczego? Bo one kiedyś w przyszłości będą matkami. Jak się uda zepsuć dziewczynę, to ona nigdy nie będzie dobrą matką. A jeżeli będzie dobrą matką, to chyba jeżeli Pan Bóg ją uzdrowi, oczyści z tego bagna, w którym była. No, chyba jakiś bardzo ponury plan ktoś realizuje. Zniszczenia skromności i czystych serc u dzieci, no ale niestety szczególnie dziewczynek. I też dlatego dyrekcje szkół niechętnie wchodzą w tematy stroju. Raczej niech się uczniowie, szczególnie w starszych klasach,
uczennicy ubierają jak chcą, dlatego że nie chcą konfliktu z rodzicami. Mają dosyć innych problemów w dyrekcji. Proszę bardzo. Po prostu ale... rodzice wymuszają na dyrekcji swobody. Tak. Niestety przechodziłem to jakiś czas temu z dyrekcją jednej ze szkół, gdzie uczyłem, i niestety tam był problem, że iluś tam uczniów nosiło koszule promujące narkotyki, marihuanę. Prosiłem, żeby coś z tym zrobić, żeby wprowadzić jakiś zakaz, rozmawiać z rodzicami, no nie przyniosło to efektu. Proszę sobie wyobrazić, jakiś czas później dowiadujemy się, że jeden z uczniów tej szkoły, absolwent, przedawkował narkotyki i zmarł, prawda? Brak reakcji dorosłych, chowanie głowy w piasek i chłopak stracił życie. No niestety tym się to kończy. Pani Sylwia pyta o bransoletki ze specjalnym splotem. Czy ksiądz coś na ten temat wie? Szambala. No tutaj jest opinia księży egzorcystów i tylko na nią mogę się powołać, bo ja sam nie mam kompetencji, żeby się na ten temat wypowiadać i nie chcę, jeżeli nie jestem pewien, ale ci egzorcyści, których znam, mówią, że no, na pewno jest to splot, który gdzieś ma korzenie w buddyzmie i nie powinien się pojawiać na rękach osób wierzących. Jeżeli już przy tym jesteśmy, to też zwróćmy uwagę na to, czy musimy koniecznie w naszych domach, w naszym otoczeniu trzymać różnego rodzaju symbole związane z obcymi kulturami. Słynne jakieś tam drzewka szczęścia, piramidy, różnego rodzaju amulety, papirusy z Egiptu. No często na nich są jakieś treści, których znaczenia nie znamy, nie pojmujemy, a odnoszą się jednak do innych religii. Czy wypada, żeby na tej samej ścianie wisiał Jezus Miłosierny i obok papirus, który wychwala jakiegoś egipskiego bożka, prawda? No, ktoś mówi, że to jest tylko jakiś element kultury, ozdobnik. No nie, Bóg mówi bardzo wyraźnie w Piśmie Świętym: jestem Bogiem zazdrosnym i nie będziesz miał obok mnie niczego, co będzie przywodzić do bożków, prawda? Niestety, chodząc po trendzie, coraz częściej widzę na przykład posążki Buddy, prawda? Bo to taki ozdobnik, który można kupić w wielu marketach. No czy Panu Bogu by się to podobało? No nie. Dlaczego nie? No bo proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że chłopak ma narzeczoną i zaprasza ją do siebie do domu. I oczywiście już data ślubu ustalona, zapewniał ją wielokrotnie, że ją bardzo kocha. I ona, wchodząc do jego mieszkania, widzi, że u niego w pokoju nad łóżkiem wiszą fotografie iluś tam jego byłych dziewczyn, prawda? I co pomyśli sobie ta dziewczyna? No, natychmiast każe to ściągnąć, że albo ja jestem w centrum twojego serca, albo nie będzie mnie tutaj w ogóle, tak? No, tylko ja teraz mam być w centrum twojego serca. No nie dopuści do tego, żeby tam były jakieś fotografie byłych dziewcząt. I tak samo myślę, że Pan Bóg, no, nie dopuści do tego. Na pewno nie będzie mu się podobało, żebyśmy obok jego wizerunku, jako chrześcijanie w naszych chrześcijańskich domach, trzymali cokolwiek, co odnosić się będzie do bożków. Z takiego tematu jak śmierć, czy w ogóle właśnie święto zmarłych. Dokładnie. To też jest jakaś forma szyderstwa ze wszystkich świętych, prawda? Że to z jednej strony czcimy wszystkich świętych, a w noc poprzedzającą upadłe duchy. Coś jest i pamiętam jeszcze taką sytuację właśnie, kiedy był ten wielki hał na te lalki Monster High i moja właśnie starsza córka: mamusiu, kup mi, proszę cię. Ja powiem tak, teraz jestem dużo większą mam wiedzę na ten temat, bo jeszcze powiedzmy, nie wiem, 2-3 lata temu nie miałam takich wiedzy, widziałam, że to się do końca łączy. Teraz jestem bardzo, bardzo szczęśliwa z tego właśnie powodu, że mam tą wiedzę i wiem, jak po prostu, jakich argumentów używać. Ale właśnie tak 2-3 lata temu, kiedy właśnie był ten szał, ja córka mnie tak mocno naciskała na to. Ja powiedziałam, że absolutnie, córeczko, nie. I do końca nie wiedziałam dlaczego, nie, ale jakoś podświadomie czułam, że to jest jednak... no zupełnie niepotrzebne i to się z czymś po prostu będzie potem z złym związek i cieszę się z tego, że jakoś tak, nie wiem, podświadomie nie do końca wiedziałam dlaczego, ale jednak nie pozwoliłam na to i uchroniłam ją właśnie od tego, że wśród tych swoich zabawek nie ma, aczkolwiek z mikucykami musimy zrobić porządek, bo jest ich sporo i właśnie ona mnie o to prosiła, żeby wyjaśnić tą sprawę. No tak, już dzisiaj na ten temat trochę mówiłem, między innymi cały czas będę odwoływał się do świadectwa córeczki moich przyjaciół, która mówi, te kucyki się ciągle kłócą między sobą, no a z jakiegoś powodu środowiska pro-homoseksualne bardzo podobały sobie te kucyki, no to też daje do myślenia. Ale też odwołam się do tego, co pani powiedziała na samym początku, że zrobiła pani porządek w szafach. Tak, bardzo ważne, na pewno. Ale też jeszcze jedna ważna rzecz.
trzeba zrobić porządek we własnej duszy, we własnej rodzinie, małżeństwie, bo to jest bardzo proste posprzątać swój dom, wyrzucić wszystkie zakazane, niebezpieczne zabawki. O wiele trudniej jest na przykład wyjść z grzechu albo ze złych nawyków, które mogą się pojawić w życiu małżeńskim, na przykład kłótnie, awantury przy dziecku, przecież one są takim samym zagrożeniem dla dziecka, zagrożeniem duchowym, jak te wszystkie zabawki, a nawet gorszym, prawda? Jeżeli nie zadbamy o właściwą atmosferę, która jest w małżeństwie, o to, żeby regularnie przystępować do sakramentów, spowiadać się. No właśnie, tak często jest, że łatwiej jest coś wyrzucić z szafy, a o wiele trudniej wprowadzić porządek we własne życie. No ufam, że u Pani akurat tak jest, że ta łaska Boża w Pani mieszka, zresztą owoce tego są widoczne, o czym Pani dała świadectwo i za to bardzo serdecznie Pani dziękuję. Słuchamy, Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Mówi Teresa z Warszawy. Na wstępie chciałabym podziękować za tą piękną melodię na wstępie dla Elizy. Mam tą melodię, także no dziękuję. A tak w ogóle to mam pytanie do księdza, co sądzi o takich książkach, horrorach, o wampirach? To jest moje pytanie. A przy okazji chciałabym powiedzieć, że ja w przyszłości przechwyciłam i nie dopuściłam do przeczytania. Została wydana taka książeczka dla małych dzieci o tym, że człowiek pochodzi od małpy i były rysunki małp. To coś okropnego. No także to może się powtórzyć, dlatego ja to uczulam. A jeszcze chciałabym powiedzieć, no cieszę się, że trochę ta ideologia gender została trochę zablokowana, bo to samo zło było. A na koniec chciałabym powiedzieć to, co mi utkwiło w głowie ksiądz błogosławiony, ksiądz Władysław Bukowiński dał nam przykład hartu ducha, co jest bardzo ważne w walce ze złem. I następnie nie uleganiu naciskom, co też jest bardzo aktualne. To tyle. Dziękuję. Szczęść Boże. Dziękujemy Pani Teresa. No ten hart ducha to z pewnością potrzebny jest dzisiaj i katechetom, i kapłanom, ale przede wszystkim rodzicom, bo to oni są na pierwszym froncie codziennych starć, w cudzysłowie, z własnymi dziećmi, a przede wszystkim z tą kulturą, która próbuje urobić wasze dzieci na własną modłę. I oby wam tych sił wystarczyło. Szukajcie sił do tego w modlitwie, w codziennym spotkaniu z Panem Jezusem. I w nim szukajcie tej pomocy, bo jest to jedna z największych bitew, która obecnie trwa o duszę i o czyste serca waszych dzieci, które mają być tego pozbawione. A co do tego, co pani mówi o tych wampirach, wilkołakach, to mi się przypomina pewne świadectwo, które jakiś czas temu otrzymałem od pewnego znajomego, wysłał do mnie informację i teraz ją cytuję. Tydzień temu byłem na urodzinach u mojej cioci, wchodzę do pokoju 6-letniej kuzynki, a tam te potworzaki. I to dziecko zaczyna przedstawiać. To jest wampir, to wilkołak, to zombie, a to demon, a jej ojcem jest trup. I później ów mężczyzna napisał, przez 5 minut nie byłem w stanie powiedzieć słowa. No tak wygląda pokój kilkuletniej, 6-letniej dziewczynki. No chyba nie potrzeba tutaj żadnego komentarza. Tak, także no łatwiej jest wziąć i wysprzątać pokój, wyrzucić, trudniej właśnie tą pustkę zapełnić, bo nie ma pustki. Pustka zostanie zapełniona, jak nie przez Boga, to przez złego. I tutaj właśnie wysiłek rodziców musi iść w tym kierunku, by sami byli pełni łaski, pełni ducha i dawali dziecku przede wszystkim no, wyrazy miłości, że je kochają. To znaczy przede wszystkim czas swój poddawali dziecku. Bo dziecko najbardziej chce być z rodzicami, rozmawiać, być poważnie traktowane. No a oczywiście różne substytuty, zabawki, gadżety no są jakimś wyjściem z sytuacji, ale one właśnie prowadzą na manowce. Słuchamy Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Dzwoni mi już z Warszawy. Ja chciałem się zapytać a propos Wiedźmina, takiej książki, bo jestem w klasie 3 gimnazjum i na początku roku moja polonistka podała spis lektur i ta lektura właśnie była na jednym z miejsc. No, moja pani jest osobą bardzo wierzącą, ale chyba nie widziała ze strony tego żadnego zagrożenia, więc też dzwonię tutaj, żeby zapytać się o zdanie księdza. A ty czytałeś, tak, rozumiem, tak? Nie, ja nie czytałem. Tylko jest zadana.
I dalej jeszcze jakieś pytanie? Tak, jeszcze chciałem tak nawiązać do tego, do tych zagrożeń duchowych, że na przykład moi koledzy wiedzą na przykład o niektórych zagrożeniach duchowych, ale sobie z tego żartują. No, dzisiaj miałem taki przykład na przerwie. Potrafili się po prostu śmiać z tego wszystkiego i też żartują sobie, że są Pana Boga i ze świętych i z tych wszystkich świąt, które Kościół potępia. Jeszcze może takie pytanie mam, bo jestem też w szkole muzycznej i bardzo często gram muzykę Mozarta. Mozart był masonem i też pytałem się wielu osób, czy ta muzyka ma jakiś wpływ na moje życie duchowe i no, słyszałem różne odpowiedzi, więc czy można jeszcze odpowiedź księdza poznać? No tak, tutaj rzeczywiście to może zacznę od tego Wiedźmina, ja też nie czytałem tej sagi. No wiesz, musisz przeczytać, znaczy musisz, spróbuj zacząć to czytać i jeżeli zauważysz coś, co ciebie niepokoi, szczególnie jakieś elementy magii, no, ktoś, kto czytał to, bądź grał w grę komputerową, też mówi, że tam jest sporo erotyki. Jeżeli uważasz, że jest to dla ciebie niekorzystne, dla twojej duszy, dla twojej relacji z Panem Bogiem, choćby ze względu na tą erotykę, na pewno może być jakimś poważnym zagrożeniem, to powiedz o tym Pani, że ze względu na swoje przekonania religijne, no nie chcesz czytać tej, który niech ci zada jakąś inną. Dlatego podaję ten schemat, ponieważ może się przydarzyć taka sytuacja, że będą zadane jakieś inne lektury, gdzie może nawet w tym momencie nie jesteśmy w stanie podać konkretnego tytułu. Ja nie czytałem. Zacznij czytać. Zobacz, jeżeli w pewnym momencie czujesz niepokój, że nie jest to dla ciebie odpowiednie, że to zaczyna kierować twoje myśli w jakimś niewłaściwym kierunku, zostaw to, powiedz o tym szczerze nauczycielowi, poproś o coś zastępczego. Co do Mozarta, no myślę, że trudno mi tutaj opowiedzieć, ja nie znam tej historii, że był masonem. Nie wiem, żeby ci, którzy grali tego rodzaju muzykę, mieli jakieś problemy duchowe. Nie znam takich świadectw, dlatego też nie chcę się na ten temat wypowiadać. No wiemy też, że przecież no, było autorem wielu pięknych, gdzie tak, przecież Rekwiem, no wspaniała, klasyczna. No na pewno myślę, że tutaj możesz bezpiecznie wykonywać i słuchać tej muzyki. Może prosiłbym, bo już kończy nam się audycja. Dziękujemy, drodzy radiosłuchacze, za wszystkie telefony. I o podanie jeszcze w punkcikach to, co było na samym początku, właśnie, czy to podoba się Panu Jezusowi. Punkcik. Znaczy, rozumiem, że... Co dany przedmiot, zabawka mówi o Bogu? Czy przybliża, czy oddala? Aha, rozumiem. No dobrze, pierwszy. Więc w pierwszym punkcie to była właśnie taka rada. Co mówił Panu Bogu? Czy nie pokazuje Go w jakiś wykrzywiony sposób? Kolejna sfera, grupa, czy nie buntują dziecka przeciwko Bożym przykazaniom? Albo jak się odnoszą do Bożych przykazań? Kolejna grupa, czy przypadkiem nie wprowadzają dziecka w jakieś obce nam religie, neopoganizm? Czy nie promują magii i okultyzmu? Kolejna grupa, czy nie pokazują w pozytywny sposób magii i okultyzmu? Jak pokazują świat upadłych duchów? Kolejna grupa, czy to są przedmioty brzydkie czy ładne? Oczywiście brzydkie odrzucamy. Jak pokazują relacje między dobrem a złem? Czy to jest jednoznaczne? Czy to jest takie nieczytelne dla dziecka? No właśnie dzisiaj młodzi ludzie często proszą konkretną odpowiedź, czy to jest dobre, czy to jest złe. Im zależy na tym. A niestety wielu bohaterów jest takich pomiędzy. Nie wiadomo do końca, czy jest dobre, czy jest złe. I na to uważać. Czy pojawiają się elementy przemocy? Także tej słownej. Czy nie ma jakichś elementów związanych z kultem śmierci, typu trupie czaszki? Czy w grach komputerowych jest obecna przemoc? Zwracać uwagę także na elementy erotyki, które absolutnie nie powinny się pojawiać w tym, co dzieci oglądają. Szczególnie proszę uważać na kanały muzyczne. Jak przedstawiony jest obraz rodziny, obraz człowieka? Czy dominują wzorce pozytywne, czy negatywne? I myślę, że to jest właśnie to. I zwróćmy uwagę też na to pytanie, często je sobie zadawajmy, czy
ten przedmiot, ta zabawka, ta książka podobałaby się Panu Jezusowi, czy też nie? Tak, to takie uniwersalne pytanie, bo wychowujemy dziecko do tego, by chciało dostać się do nieba, by chciało dojść do nieba, bo my jesteśmy rodzicami na etapie, kiedy ten człowiek jest dzieckiem, kiedy mamy go przed sobą i możemy kształtować. Potem jest samodzielny, odłącza się od nas, od rodziców i już właściwie coraz mniejszy wpływ możemy na niego wywierać.